Zapraszam na spotkanie informacyjne organizowane przez policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu oraz Świnoujski Powiatowy Urząd Pracy, dedykowany osobom poszukującym pracy. Spotkanie organizacyjne odbędzie się 23 listopada w czwartek o godzinie 10 w sali kameralnej Miejskiego Domu Kultury przy ulicy Matejki. Aktualnie w Komendzie Miejskiej Policji w Świnoujściu mamy 14 wakatów i tyle też osób planujemy przyjąć w celu uzupełnienia tych braków. Zawód policjanta to wyzwanie. To z pewnością ciekawy zawód, w którym każdy dzień jest inny. To praca umożliwiająca poznawanie ludzi. Polska Policja liczy aktualnie około 100 tysięcy funkcjonariuszy. Jeżeli wśród Państwa są osoby, które zamierzają wstąpić do tej formacji, zamierzają rozpocząć swoją ścieżkę zawodową w mundurze, zapraszamy na to spotkanie informacyjne. Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu, jak i zaproszeni specjalnie na to spotkanie funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie z Wydziału Kadry i Szkolenia udzielą wyczerpujących informacji na temat przebiegu procesu rekrutacyjnego, na temat warunków, zasad przyjęć, dokumentów, jakie należy złożyć. Będzie można również zadawać wszelkie pytania związane z przyjęciem do służby w Policji. Jeszcze raz przypomnę, spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych odbędzie się w czwartek, 23 listopada o godzinie 10 w sali kameralnej Miejskiego Domu Kultury, to jest trzecie piętro. Serdecznie zapraszam.